Witam, witam szanowne grono graczy. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważne omówienie bardzo ważnego patcha, aktualizacji, która wejdzie już niebawem i powiem wam, że zmieniło się sporo. Jasno Skrzydła wraca do gry i Maltael troszkę został znerfiony, ale po kolei lecimy. Genji, mały nerf, jeżeli chodzi o shurikeny na poziomie 4, 5 punktów mniej obrażeń. To jest ważne. Unik, poziom 7, czas odnowienia z 8 do 12 sekund. Jeżeli chodzi o jego podstawowe zdolności, to się nie zmieniły, ale tutaj jest również smoczy pazur, zmniejszone wymaganie obrażenia z 375 na 330 i zwiększone zadawane obrażenia ze 180 do 190 punktów. Tak to mniej więcej tutaj na poziomie 4 jest rozłożone. Maltael jest bardzo ważny, z tego względu, że jak tutaj przyznano, współczynnik zwycięstw Maltaela poszybował w górę znacznie szybciej niż przewidywano. Ludzie się nauczyli nim grać bardzo, bardzo szybko i skutecznie, demolują tanków i teraz udręczone dusze, słuchajcie, jego R-ka zwiększono czasy odnowienia do 100 sekund. Ważne jest to, że na poziomie 4 nadciągający cień zwiększono redukcję czasu odnowienia do 4 sekund z 2. To jest całkiem sporo, ale ma dodatkową funkcję, zmniejsza również koszt many całunu śmierci po wykonaniu zadania z 50 do 25 punktów. Bardzo istotna rzecz, ale najważniejsza funkcja to jest poziom 16, poziom 13. Tutaj, jak pamiętacie, można było osiągnąć chyba 60 punktów pancerza fizycznego, teraz będzie można osiągnąć 50 punktów ogólnie, maksymalna premia, ale zmniejszono pancerz z 15 do 10 punktów za każdego trafionego bohatera, czyli dookoła, jak wirują wam bohaterowie, no to w tym momencie, jak ich traficie, to macie 50 punktów pancerza za 5 gości. Za 5, nie? Tak to czytuję. Nieubagany koniec, aktywowany skrócony czas odnowienia z 30 do 20 sekund na tym poziomie. Słuchajcie, ale poziom 16, Memento Mori, to był ten... ten talent, który powodował, że te doty od jego cechy zadawały powyżej 4 sekund czasu trwania, zadawały już 100%, teraz będą zadawać 80%, czyli tam były chyba jeszcze 2 sekundy więcej, chyba że podtrzymujemy ten efekt, no to w tym momencie będzie troszkę znerfione to, będą znerfione te obrażenia. I żniwa dusz dodatkową funkcję otrzyma, obecnie pasywnie wydłuża czas działania udręczonych dusz o 1 sekundę, czyli innymi słowy będziemy mniej zadawać procentowe obrażeń, ale pasywnie będziemy cały czas gości atakować. Powiem wam, jestem ciekaw, jak wejdą te zmiany, jak Maltael będzie na levelu 20 tam się zachowywał, ale ogólnie taki malusieńki też nerf, jeżeli chodzi o same czasy odnowienia, ale to nie jest istotne. Tral jest też ciekawy, ja nim zacząłem grać, lubię go bardzo. Powiem wam, jest teraz fajny. Bardzo lubię ten build na złapanie tam chyba 7 trafień pod rząd i mamy niesamowity debuff 50%, jeżeli chodzi o wilka, czas odnowienia i koszty. To jest naprawdę świetne. I później połkowanie tam przeciwników błyskawicami na dwóch czaczach, dwóch ładunkach. I teraz mamy coś takiego, że wytrzymałość mroźnych wilków, jego cecha. Zwiększono skuteczność leczenia. O tam... 13 punktów dokładniej. Później talent pierwszy pomruk zagłady, jego kół zwiększono wartość odzyskiwanej many, słuchajcie, z 10 do 12 punktów. I ja właśnie na pomruku zagłady gram. Spoko sprawa, chyba wskoczę na PTR i sobie to przetestuję. Dzika wytrzymałość, trafienie bohaterów dzikim duchem zapewnia trollowi 3 ładunki wytrzymałości mroźnych wilków. Nową funkcję dostał ten talent. Siódmy poziom, duchowa tarcza, to jest pasywka. Zwiększona redukcja czasu odnowienia za każdy poziom kumulacji wytrzymałych mroźnych wilków z 5 do 8 sekund. I mamy również zwiększone czasy odnowienia pęd wichru z 70 do 80 sekund. Dobrze, że tylko 10 sekund. Zeratul to jest tak bardzo mały nerf, bardzo malutki w sumie, zmniejszono premię do obrażeń o 10% na skazanie na śmierć pod tym talentem. Zul'jin z kolei dostał, można powiedzieć, lekkiego buffa, ale właściwie gilotyna ma więcej obrażeń teraz i to dość znacznie, z 210 do 350 punktów zwiększono podstawowe obrażenia, ale zmniejszono mnożnik obrażeń przy bardzo niskim poziomie zdrowia z 500 do 300, czyli nie będzie takiego, wiecie, wielkiego rąbnięcia, ale z drugiej strony zwiększono obrażenie o 140 punktów, to jest całkiem sporo. Następnie poziomem 20 usiedlenie, zwiększono zasięg do 10 z 7-8, czyli dalej będzie ta sieć lecieć. Skrócono czas odnowienia z 60 do 45 sekund, czyli częściej będziemy mogli łapać. I wydłużono czas działania do 3 sekund z 2. To jest dużo. O 1 sekundę w Heroes of the Storm coś zwiększyć, to jest w ogóle, Jezus, o 1 sekundę.
nie jest to sprawa. Specjaliści, słuchajcie, teraz kruki będą atakować wyłącznie bohaterów. Kruczy chowaniec, trzeba będzie przetestować. Mediwa w ogóle nie ruszam, powiem wam. Ale muszę się zacząć uczyć nim grać. Probiusz, to jest ciekawe, przeciążenie pylonów, jego R-ka, gdzie atakujecie pylonami, nie zapewnia już pylonom dodatkowego zdrowia. I to jest w sumie taki nerw dla niego, bo Probiusz jest bardzo dobry, jeżeli się pozycjonujecie dobrze. Jeżeli zamykacie drogę ucieczki, albo zamykacie wejście do was tymi ładunkami, powiem wam, że dobry Probiusz robi straszną robotę. A jestem ciekaw, jaki był powód tego, że odebrali pylonom dodatkowe zdrowie. Często nie grywam na Probiusza, więc nie potrafię tego za bardzo ocenić. I teraz moja ulubiona zmiana, słuchajcie, jasno skrzydła, uwaga! Czarodziejski pył E, to jest jego zdolność bazowa. I teraz tak, skrócony czas działania premii do szybkości ruchu z 4 do 3 sekundy, nie? No to nerf, prawda? Nie zapewnia już ładunków bloku, no to nerf niezły. Ale ma nową funkcję, zapewnia 30% pancerza magicznego na 3 sekundy. 30% pancerza magicznego na 3 sekundy. Wow, czyli rzucamy na gościa, szybciej się rusza i ma 30% pancerza magicznego. O tak, Kael'thasie Liming, będziecie płakać z tego powodu. Następnie poziom 13, osłaniający pył, który jest już talent, dodatkowa funkcja, uwaga! Czarodziejski pył zapewnia teraz dodatkowo 50% pancerza fizycznego przez cały czas działania. 50% pancerza fizycznego, czarodziejski pył. To będzie coś niesamowitego. Wrzucasz na gościa, gościu jest pancerny, jest odporny na magię. Ja to chcę grać jestem skrzydłą. Świetna sprawa, tego naprawdę brakowało, w szczególności jak tam Uther rzeźniczył. Dostał lekkiego nerfa. I teraz idziemy do Lucio. Lucio, moi drodzy, zwiększono skuteczność leczenia potencjometrem z 14,5 do 15,5 punkta, czyli będzie mocniej leczył, ale pamiętajmy, że jego pasywne leczenie zostało znerwione jakiś czas temu, chyba do 3 punktów, czy do 2 punktów, nie pamiętam już teraz. O, Lucio był takim pikiem, no już takim średnim, ale teraz będzie troszkę bafnięty. Poziom 16, wyższe częstotliwości, zwiększono redukcję czasu odnowienia za każdy atak podstawowy 0,35 do 0,45 sekundy. Innymi słowy, troszkę go zbuffowali, tak troszkę. Nie wiem, czy to aż tak znacząco wpłynie, trzeba to przetestować, zobaczyć jak to działa, ten potencjometr. We shall see, under Tassadar, zmniejszono skuteczność kradzieży życia o 5%. Ja Tassadara ostatnimi czasy lubiłem grać na ataki podstawowe, spowolnienie gościa na 20 levelu. Pamiętam ten talent, jak się nazywał, że atakujecie na przykład fortyfikację i tam ten promień leci dalej, prawda, trafiając jeszcze dwa cele. Świetna sprawa, jeżeli chodzi też o spowolnienie i mur, zatrzymujecie gościa, spowolniacie, tam rzucacie na niego błyskawice i ktoś się tam dołącza z tej drużyny i demolka totalna. Na poziomie pierwszym rezonans kajdarinowy zwiększa pierwszy poziom premii do mocy osłony z 15 do 20%, zwiększa drugi poziom premii do mocy do osłony z 30 do 40% i wola templariusza pasywna zmniejszono premię do obrażeń za wykonanie pierwszego zadania. O, i tu smuteczek. O 25% mniej. Szkoda. Szkoda, bo to było naprawdę fajne. Objęcia Kali zmniejsza skuteczność kradzieży życia z 90% do 75%, czyli stwierdzają, że on jest troszkę zbyt mocny. Troszkę mu tę osłonę podreperowano, ale jednak atak podstawowy mu troszkę zmniejszono. Szkoda. I Uther to jest ciekawa teraz zagadka będzie. Słuchajcie. Mod Światłodzierżcy pod E. Zwiększono redukcję czasów odnowienia przy każdym ataku podstawowym z 1 do 1,5 sekundy. Czyli zwiększono na poziomie pierwszym, jest talent, że właściwie czas odnowienia redukuje i możecie częściej to używać. Powiem wam, no wow, ciekawa koncepcja. Tutaj właściwie zmieniono tak, że mu znerfiono tą ochronę przeciwko bohaterom, a spowodowano, że on częściej właściwie głusza. Interesująca koncepcja. Pogoń za sprawiedliwością, zwiększono premię do szybkości ruchu z 20 do 25%. Strażnik Starożytnych Królów, to jest ta cecha, którą wszyscy używali, nie brali oczyszczenia. Ja oczyszczeniem, powiem wam, źle mi się gra oczyszczeniem. W ogóle źle mi się gra ostatnio healerami. Muszę częściej nimi grać, bo się przerzuciłem na dipsa i tanków. Ale tutaj zmniejszono ten pancerz, ten buff pancerza zmniejszono z 75 do 50 punktów. To jest dość znaczna zmiana, ale ten młot światłodzierżcy to mnie bardzo interesuje. Dziękczynienie aktywowane, wydłużono czas odnowienia z 40 do 60 sekund, czyli też mocny debuff i tutaj mocny debuff. Powiem wam, interesujące, zobaczymy jak to będzie działać, czy będziemy teraz wybierać bardziej ogłuszenia. No jednak 1,5 sekundy to jest dość dużo,
To jest naprawdę dużo. Kiedyś, pamiętam kiedyś, jak się tylko Uterem grało w teamówkach, to właśnie ten talent był całkiem użyteczny, ale wracamy do tego, zobaczymy. Tutaj właśnie wytłumaczenie tego wszystkiego. Okazało się jednak, że strażnik starożytnych królów radził sobie z tym zadaniem nieco zbyt dobrze, czyli chodzi o przeczytajmy od początku, kiedy przyglądaliśmy się sposobom na osłabienie naszego ulubionego paladyna, wiedzieliśmy, że został zaprojektowany z myślą o unieruchamianiu całych wrogich drużyn i chcieliśmy zachować tę cechę jako jedną z jego najmocniejszych stron, czyli tak jak mówię, ogłuszenia. Okazało się jednak, że strażnik starożytnych królów radził się sobie z tym zadaniem nieco zbyt dobrze. Statystycznie nie prześcigał znacznie pozostałych talentów tej samej rangi, z wyjątkiem rozgrywki w najwyższych poziomach. Ale na tych właśnie poziomach może być bardzo frustrujący dla przeciwników. Sądzimy, że po wprowadzeniu powyższych zmian talent ten będzie wybierany w konkretnych sytuacjach, gdy wroga drużyna będzie dysponować wieloma środkami obezwładniającymi, jednak nie będzie zbyt pomocny, gdy wróg będzie dysponować tylko jednym bądź dwoma źródłami dodatkowego pancerza. Czyli tak wytłumaczyli właśnie ten nerf, czyli troszkę inaczej będziemy pikować teraz Utera. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i wojownicy Diva, słuchajcie, tutaj nerfy są. Zmniejszono obrażenia ataku podstawowego, zmniejszono zdrowie mecha o 60 punktów, zmniejszono regenerację zdrowia mecha i nitro na talencie pierwszym, obrażenie zmniejszono, premię do obrażenia ze 100 do 50%, to jest połowę. Jednakże, jak wiecie, Diva jest nadal frustrującą postacią ze względu na tą rotację, że właściwie jest w pewnym sensie nieśmiertelna. Jeżeli rozwalimy jej mecha, to ona wrzuca nitro, raczej eksplozję nuklearną i wyskakuje, i później wskakuje ponownie. No jednak to jest problematyczne. No ale trzeba z tym jakoś walczyć. Słuchajcie, DHK, i tu będę płakał bardzo długo. DHK zmniejszono obrażenia ataku podstawowego ze 110 do 105 punktów. O 5 punktów! Okej, okay, ale i tak płaczę z tego powodu. Strasznie to lubiłem. W szczególności, że teraz pokazano, w sumie grano na takim bidzie pod autoataki bardziej niż pod regenerację, chociaż to jest połączone ze sobą. Całkiem fajnie to wyglądało, ale 5 punktów, dobra, nie ma tragedii. Drapieżnik zaroślowy pod Z teraz wydłużono czas odnowienia z 50 do 60 sekund, czyli będzie mniej mobilny trochę, o 10 sekund na długo. Długo. Talenty na poziomie 13 zaciekły drapieżnik, tu ma nową funkcję, interesującą funkcję. W momencie, kiedy się przekopiemy, to nasza czarna chmara, czyli nasze wirujące ostrza po dwóch, będą miały, zadawały 40% więcej obrażeń w momencie, kiedy jest aktywna właśnie ta premia przekopania. Czyli to będzie świetne na gankowanie, na przykład postaci typu Jaina, tam Liming, założymy, ona jeszcze tam ma teleport, ale jakieś postaci mało ruchliwych, że tak powiem, przekupiamy się za nich, wskakujemy, odpalamy W i zadajemy więcej obrażeń. Uo! Więc płaczę z powodu tego ataków podstawowych, ale 40% obrażeń dodatkowo, czyli będziemy bardziej mocniej demolować. Ale rzadziej będziemy się przekupywać, ale ludzie, DHK jest OP teraz. Myślę, że DHK nadal będzie OP. Uczcie się grać tym gościem. Ja zrobię dla was specjalny film opisujący DHK, bo gram nim dużo. Nadal się nie nauczyłem łapać pod Q, ale zmieniłem funkcję na podwójne naciśnięcie Q, że najpierw naciskacie Q, macie ten celownik, tą strzałkę, a później naciskacie drugi raz i łapiecie. To jest o wiele lepsze niż naciśnij i przytrzymaj, bo czasami ewidentnie jak nacisnąłem, ruszyłem się to i trzymałem jeszcze to Q, to później jakoś tak dziwnie to się aktywowało, lepiej podwójnym klikiem zdecydowanie to lepiej działa. Tak samo z Rudzinem zaczynam też ostatnimi czasy grać i tam też bardzo fajnie pod jego podwójne ostrza też lepiej sobie zobaczyć, też na podwójne kliknięcie, żebyście widzieli, gdzie te ostrza dokładnie lecą, można elegancko, fajnie przymierzyć i zaatakować. Tak więc to wszystko z mojej strony, dajcie znać, jakie są wasze wrażenia, ja się bardzo cieszę z Jasnoskrzydłej, to jest naprawdę coś fajnego, coś nowego, zmieni totalnie podejście do pikowania teraz healerów, postaci leczących, Jasnoskrzydła, Lucio prawdopodobnie wróci teraz do gry, no i ciekawie jest, Uter też nerf lekki, więc dajcie znać, co myślicie na temat tej zmiany, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i na streamach, zapraszam serdecznie, hej.